Witam Państwa bardzo serdecznie. Zostałem zaproszony przez bibliotekę, aby Państwu troszeczkę poopowiadać, a że opowiadać lubię, to z całą przyjemnością to zrobiłem. Pierwszym tematem dzisiejszego spotkania są lekarze dawnego Leśna. No tak się złożyło, że... Od pewnego czasu mieszkańcy Leszna są bardzo gruntownie edukowani, jeżeli chodzi o lekarzy, ponieważ jeden rok był Jana Jonsona, teraz mamy rok Jana Meciga i w zasadzie natłok tych wszystkich informacji dotyczących dawnych lekarzy jest bardzo duży. Ja postanowiłem troszeczkę inaczej podejść do tematu. Tak się szczęśliwie składa, że mam, miałem, mam wspomnienia dwóch dziadków. Jeden mój dziadek, Stanisław Felkel, to był mój dziadek po kądzieli, czyli tata mojej mamy. Może on mi dużo nie opowiadał, ale jak to bywa czasami w małżeństwie, babcia wie więcej niż opowie dziadek. I z tych informacji, które uzyskałem od moich przodków, to takim najważniejszym lekarzem dawnego Leszna dla mojego dziadka był doktor Bronisław Świderski. No, jest to w zasadzie człowiek, instytucja. Jest to lekarz, społecznik, publicysta. Dla mnie, może to jako lekarz nie, ale dla mnie największym jego dziełem jest ilustrowany opis Miasta Leszna, który został wydany w 1928 roku i do dzisiaj jest on bardzo często cytowany, bardzo często używany w jakichś publikacjach, ponieważ no. Jest to taka właśnie sympatyczna opowieść o historii Leszna i jednocześnie o Lesznie współczesnym na tamte czasy, czyli jak wspomniałem 1928 rok. Na pewno dla mnie jest też bardzo ciekawe to, że e, e, dr Bronisław Świdenski e, jakby to powiedzieć, wierzył w działanie e, e, prozdrowotne błot z Osiecznej i miał tam jakby to powiedzieć swój taki nazwijmy to prywatny ośrodek wypoczynkowy y, który się nazywał Stanisławówka. Długo się zastanawiałem dlaczego on się nazywał Stanisławówka skoro pan doktor Świderski był Bronisław. No ale już później się dowiedziałem że brat y, doktora Świderskiego Stanisław był proboszczem w Świerczynie i jakby ta nazwa była na cześć Brata e, doktora e, e, Świderskiego. No, e, na pewno e, doktor Świderski dlatego e, był często w, we wspomnieniach mojego dziadka, ponieważ e, w czasie, kiedy Polska chciała odzyskać niepodległość, rodziło się, Powstanie Wielkopolskie. To e, dr Bronisław był bardzo prężnie działającym działaczem niepodległościowym i 6 stycznia e, 1919 roku został przez władze niemieckie e, aresztowany, e, został przewieziony do więzienia do Głogowa. E, później był w Zgorzelcu, w Zgorzelicach był internowany i tam po prostu narodziła się znajomość z moim dziadkiem. Ponieważ mój dziadek dzień później, czyli 7 stycznia 1919 roku, został internowany przez władze niemieckie we Wschowie, bo we Wschowie był działaczem niepodległościowym i razem z doktorem Świderskim przez prawie 8 miesięcy wspólnie przebywali, jakby to powiedzieć, pod kuratorem niemieckim. No i wtedy się na pewno dobrze Poznali i bardzo często tego typu właśnie znajomości, które powstają w takich trudnych, ciężkich warunkach, przechodzą na następne e, lata. I pamiętam, że zawsze się mówiło, że e, dr e, Bronisław Świderski jest bardzo dobrym znajomym e, mojego dziadka. No, oczywiście, co jeszcze można dodać? No, Doktor Świderski był e, inicjatorem założenia pierwszego ogrodu zoologicznego, e, był dyrektorem lecznicy świętego Józefa, e, no, był członkiem Rady Miejskiej, e, działał w PCK, a także w zasadzie e, życiorys do, doktora Bronisława Świderskiego, e, jakby to powiedzieć, sam jego życiorys jest fragmentem historii Leszna. E, myślę, że Drugim takim lekarzem, o którym muszę wspomnieć, mówiąc o lekarzach dawnego Leszna, był dr Alfred Helm, który miał swoją dużą kamienicę na ulicy Sienkiewicza. Na pewno ta znajomość nie tylko była, jeżeli chodziło o zdrowie Stanisława Felkla, ale chodziło to o to, że doktor Alfred Helm. E, e, był synem e, Artura Helma, który posiadał bardzo duże przedsiębiorstwo. Nazwijmy to dzisiaj bym powiedział wodno-kanalizacyjne, które zajmowało się wodociągami na terenie Leszna. A że mój dziadek był kupcem branży żelaźnianej, czyli też na pewno e, te ich interesy się troszeczkę e, łączyły. E, jeżeli chodzi o. Taką ciekawostkę, to w zasobach Muzeum Wodociągów na terenie Leszna jest na przykład taki stary włas kanalizacyjny, na którym jest data 1912 rok i nazwisko Alfred Strecker. Alfred Strecker to był Niemiec, od którego mój dziadek kupił firmę po 20 roku i kontynuował, jakby to powiedzieć, działanie firmy w branży żelaznej. Myślę, że następnym doktorem, o którym mógłbym powiedzieć, to na jest doktor Stanisław Polewski, który również był bardzo dobrym znajomym mojego dziadka. Myślę, że też to się wiązało z tym, że doktor Stanisław Polewski urodził się w Krotoszynie, byli w podobnych latach, mieli daty urodzenia, więc jakby to powiedzieć, byli rówieśnikami. A ponieważ e, mój dziadek był członkiem bractwa kurkowego, a e, dr Stanisław Polepski był e, prezesem bractwa kurkowego przez całe dwudziestolecie międzywojenne, to po prostu e, to wynikało też, że się po prostu znali. No, był też powstańcem Wielkopolskim, więc na pewno spotykali się na spotkaniach, nazwijmy to, weteranów Powstania Wielkopolskiego. I co jeszcze jest ciekawe, no, na pewno był dyrektorem Szpitala Miejskiego w dwudziestoleciu międzywojennym dr Stanisław Polewski, ale chyba najciekawsze jest to, że na ulicy Bukowej. E, dzisiaj ta ulica się inaczej nazywa. Jest dom e, doktora e, Polewskiego, a dokładnie naprzeciwko tego domu znajdowała się bocznica kolejowa, która należała do firmy mojego dziadka, więc niemożliwe e, było, żeby akurat prowadząc działalność handlową Stanisław Felkel, jakby to powiedzieć, często nie spotykał się z doktorem Stanisławem Polewskim koło swojego domu. Myślę, że też takim następnym lekarzem, o którym mogę coś powiedzieć, jest doktor Józef Lewandowski, który również był, był powiedzmy, znanym lekarzem na terenie Leszna. Miał swój dom na ulicy Narutowicza. No i też jestem dumny, ponieważ w zasobie moich zbiorów jest tablica emaliowana z domu doktora Józefa Lewandowskiego, która informuje, że lekarz przyjmuje w tym tutaj budynku, ponieważ prowadził prywatną praktykę. No i. Ten dom jest bardzo charakterystycznym miejscu. Jest to narożnik ulicy Narutowicza i ulicy Cichej. Tam jest taka z frontu, taka trochę zabudowana wyranda. W każdym razie ten dom zawsze wzbudzał moje zainteresowania. Byłem ciekawy, kto tam mieszkał. Tam taki ładny ogród z tyłu jest. No I dopiero po pewnym czasie się dowiedziałem, że właśnie to jest dom, z którego pochodzi ta moja tablica, i wiem, że tam doktor Józef Lewandowski e, swoją prywatną praktykę e, prowadził. E, powiem tak. E, trochę się czuję tutaj onieśmielony z uwagi na to, że widzę e, na. E, widowni profesora Edmunda Waszyńskiego, ale nie ukrywam, że też sporo informacji mam z książki, którą pan profesor napisał i łatwiej jest mi na ten temat opowiedzieć. To by była taka wspomnienie dotyczące Stanisława Felkla. I teraz tak, powiedziałem, że nie będę mówił o lekarzach żyjących, ale nie ukrywam, że jako 30. Ci cztery lata prowadzę antykwariat i mogę z satysfakcją powiedzieć, że nie jednego lekarza umeblowałem, ponieważ no, lekarze lubią ładnie mieszkać i często jakieś ładna biblioteka, ładne biurko, jakieś ładne meble do jadalni. Także mam tą satysfakcję, że jakbym może do prywatnych mieszkań wszedł naszych leszczyńskich lekarzy, to zobaczyłbym znajome rzeczy. Powiem teraz o lekarzu, który niedawno odszedł. Nawet nie umiem go sobie zaklasyfikować jako lekarz dawnego leszna, ale chciałbym wspomnieć doktora Jacka Kaczmarkowskiego, ponieważ jak przyjeżdżałem do dziadka na wakacje. To czasami, no wiadomo, no zdrowie starszych ludzi, jak to się mówi, nie zawsze jest idealne, i leciałem na lipową do doktora Kaczmarkowskiego, żeby przyszedł na wizytę do mojego dziadka, bo muszę wspomnieć, że dziadek mój nie posiadał ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ jako przedwojenny właściciel firmy, z której został, że tak powiem, wyrzucony, nie miał ubezpieczenia i w zasadzie wszystko, cała opieka medyczna, szła, jak to się mówi, z prywatnego konta. I jak dziś pamiętam, że bardzo młody lekarz, no tak wyjdzie, doktor Jacek Kaczmarkowski, który chyba po studiach na stażu tutaj już w Lesznie był, to pamiętam, że dziadek zmarł w 76 roku, babcia zmarła w 72 roku, czyli musiało to gdzieś być Ponad 55 lat temu, pamiętam jak dzisiaj, y, dziadek, y, no wiadomo, schorowany, y, wojna pierwsza, druga, no w każdym razie miał, jakby to powiedzieć, powody, żeby to zdrowie jego nie było takie y, dobre, to miał kłopoty z sercem. No i pamiętam jak dzisiaj, jak doktor Jacek Kaczmarkowski mówi do mojej babci, pani Felklowa. Proszę panu Felklowi na noc 25 gram koniaku. Żeby pompa nie stanęła. Chodziło o to, żeby poprawić ciśnienie, bo no, nie ukrywam, dziadek, coś chyba w tym jest, bo w tym 76 roku, nie pamiętam, który to był dzień, ale w każdym razie rano, rano zjadł śniadanie, przeczytał gazetę, położył się do łóżka i po prostu. Zasnął i odszedł. Nie? Także ta pompa stanęła. To są, to są wspomnienia związane z moim dziadkiem Stanisławem Felklem. Dziadek, jak zmarł, brakowało mu 8 dni do 90. E, tak jak wspomniałem, Stanisław Felkel to było po kądzieli, ale mam też drugiego dziadka, e, który był aptekarzem na terenie leśna. E, Czyli to był dziadek po mieczu. I to jest dziadek, którego nigdy nie poznałem. Dziadek zmarł w 1938 roku w wieku 51 lat, zostawiając wdowę z czwórką małych dzieci. Mój tata był najstarszy, a ponieważ. Był, była to rodzina aptekarska, mój tata był najstarszy, więc też miał na imię Bolesław, także ta tradycja e, imienia Bolesław jest w rodzinie podtrzymywana, nie ukrywam, mam syna, który też ma na imię Bolesław. E, e, ja tak sobie tłumaczę, jeżeli chodzi o apteki, to było bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie, ponieważ jeżeli syn przejmował po ojcu aptekę, nie musiał zmieniać opakowań, nie musiał zmieniać pieczątek, nie musiał zmieniać żadnej nazwy, po prostu było to samo imię i tak to się złożyło, że właśnie e, tak jak wspomniałem, e, może... Powiem troszeczkę o właśnie tym dziadku aptekarzu. E, oczywiście zawsze marzeniem każdego aptekarza jest mieć swoją własną aptekę. E, dziadek mój e, wyuczył się u, sm u smyczyńskiego. Oczywiście później normalnie skończył studia, które skończył we Wrocławiu. I marzeniem jego było mieć własną aptekę. I pierwszą swoją aptekę założył w 20. W trzecim roku w Krzywiniu, ale no, nie ukrywam, niedługo ją prowadził, ponieważ zdarzyła się taka sytuacja, że aptekarz Smyczyński, na skutek jakichś niejasnych rozliczeń z ubezpieczalnią społeczną, utracił prawo do prowadzenia apteki i bardzo szybko poprosił swojego chyba, no powiedzmy, najzdolniejszego ucznia, którego wykształcił, i prosił, żeby wrócił do leśna i prowadził tą aptekę. I mój dziadek do 1936 roku jakby prowadził aptekę pod Orłem w imieniu pana Smyczyńskiego. Zawsze się śmieję w książkach telefonicznych, bo tam pisze albo jest apteka Smyczyńskiego, albo jest apteka Skrzypczaka, ale w każdym razie dziadek tą aptekę prowadził i powiem tak, najważniejszym lekarzem dla mojego dziadka był doktor Simon Sherman. To był po pierwsze człowiek, który był bardzo blisko, bo doktor Szelm mieszkał na rynku pod numerem 10. No, był to też niezmiernie ciekawy człowiek. Był to lekarz, publicysta, pisał jakby poradniki medyczne, działacz społeczny. No i co fajnie, urodzony ze śmigla, czyli jakby to powiedzieć, spod, spod, spod leszna. I była to bardzo, że tak powiem, taka owocna znajomość, ponieważ no, wiadomo, że e, jeżeli lekarz potrzebował szybko lekarstwa, no to nie miał ich w swoim zasobie w mieszkaniu, ale skoro parę metrów dalej był zaprzyjaźniony aptekarz, to właśnie ta współpraca doktora Simona Szerbla z moim dziadkiem Bolesławem Skrzypczakiem była, była bardzo owocna. Poza tym jeszcze mogę dodać to, że doktor Simon Szerbler był też bardzo dobrym klientem, ale też znajomym mojego pradziadka, czyli teścia Bolesława Skrzypczaka. Chodzi mi tutaj o Stanisława Perka, który posiadał firmę spedytorską, miał karawan, miał dorożki, ale jednocześnie handlował węglem. I jestem w posiadaniu dzięki. Y, uprzejmości mojego y, kuzyna y, z Osiecznej y, w posiadaniu y, książek, gdzie jest opisane dokładnie każdy dzień handlowy firmy spedycyjnej Stanisława Perka. I tam można dokładnie y, nawet wyliczyć, ile doktor Simon Szerbel w ciągu sezonu y, zimowego zużył węgla i, i, i kiedy te były dostawy, jakie duże były te dostawy. No, dzisiaj. Y, jeżeli jest taka dostawa, kupuje się tonę, dwie, trzy, a wtedy były po prostu dostawy na kosze, na, na, na worki i to całkowicie wystarczyło. Chciałem też wspomnieć o bardzo ciekawym... Doktor Seymour Scherbel miał syna, Fritza. Oczywiście ten Fritz w Leśnie jest znany z tego, że napisał taką krótką broszurę o Żydach w Leśnie. Ale dla mnie... Co jest ciekawe, jako antykwariusz od wielu, wielu lat poszukuję obrazu namalowanego przez Fritza Szerbla, ponieważ ten Fritz był takim trochę douczonym amatorem-malarzem, i tak sobie myślę, że może jakiś obraz z tym charakterystycznym nazwiskiem stanie na mojej drodze, ale nie ukrywam, że Większość swojego życia Fritz spędził w okolicach, w zasadzie na przedmieściach Berlina, bo w Charlottenburgu, i tam posiadał e, bardzo e, dużą taką firmę, e, e, oficynę wydawniczą, i prowadził e, księgarnię. Myślę, że następnymi osobami, które powinienem wymienić, w przypadku y, znajomości z moim dziadkiem, Bolesławem Skrzypczakiem, jest dwóch panów. Nie mogę użyć słowa lekarze, ponieważ to nie byli lekarze. Byli to ludzie, którzy uprawiali medycynę niekonwencjonalną. Y, chyba y, jednym z, takich, z, tych, z tych dwóch ważniejszych był pan Marcin Osiecki. To był magneotopat, y, homeopata, Yy, mieszkał na ulicy Jasnej 11. I ja tak dzisiaj sobie myślę, jasna 11, przecież to jest w bok od Grunwalskiej, ale Pan e, profesor e, Waszyński mnie wyprowadził z błędu, bo ja pamiętałem, że e, zawsze się mówiło, że on gdzieś był na Święciechowskiej. No i wszystko się zgadza. Jedna z bocznych ulic od, od ulicy Święciechowskiej dawniej była jasna, a dzisiaj e, się nazywa Szczepanowskiego, i tam e, prowadził swój e, gabinet pan e, Marcin Osiecki. No, e, powiem tak. E, nie wiem, jak inni aptekarze podchodzili do homeopatów, ponieważ no zgodnie, zgodnie z, powiedzmy, z takimi procedurami oni nie byli typowymi lekarzami, bo nawet jeżeli pan Marcin Osiecki był w książce telefonicznej jako magnetopat, to według słownika języka polskiego, według Glogera jest to znachor, który leczył e, siłami e, magnetycznymi. Ale nie ukrywam, ja jestem wielkim zwolennikiem filmu Znachor i mi to nie przeszkadza, że ktoś był znachorem. Jeżeli mój dziadek, e, jakby to powiedzieć, wierzył w to, że te leki pomagają, to ja jestem OK, bo, bo, bo to po prostu e, było na pewno przez mojego dziadka zrobione. Moja ciocia, Leokadia Zik która również pracowała w tej aptece mojego dziadka opowiadała mi, że właśnie te tajemne recepty, które były wypisywane przez pana Marcina Osieckiego zawierały tajemnicze cyferki, tajemnicze znaki i tylko właśnie mój dziadek, aptekarz, mając specjalną szafę zamykaną na jeden, jedyny klucz, i tylko on miał do tego dostępu, robił te leki homeopatyczne. I to by było, powiedzmy, no. Także mówimy dzisiaj o y, lekarzach dawnego leszna, ale na pewno trzeba wspomnieć o y, ludziach, którzy. Y, Uprawiali medycynę niekonwencjonalną i na pewno jednym z nich był też Marcin Osiecki. Pan profesor Waszyński mi przypomniał o jeszcze jednej osobie, i muszę przyznać, że tutaj będę się tylko powoływał na pana profesora. Był jeszcze taki pan Jan Judek. Próbowałem troszeczkę wyszukać informacji, no nie ukrywam, że dzisiaj w lesie tych Jutków troszeczkę jest, ale nie wiem, czy oni mają cokolwiek wspólnego z tym panem Janem Jutkiem, który na Ulicy Wolności, czyli też powiedzmy niezbyt daleko, e, e, zajmował się homeopatą i był irydologiem, czyli zajmował się, że odczytywał choroby stęczówki oka. E, także e, nie poznałem mojego dziadka, jak sam już miałem więcej niż 51 lat, to mówiłem: No, jestem teraz starszy od mojego dziadka. Nie miałem okazji go poznać, ale tak sobie myślę z perspektywy opowieści. A najwięcej właśnie dowiedziałem się od mojej cioci Leokady Zig, która pracowała w aptece pod lwem u pani, z panią Balcerkową, z panią Drutkowską. W każdym razie musiał to być człowiek również niekonwencjonalny skoro nie bał się współpracować z osobami które no jakby to powiedzieć nie miały uprawnień lekarskich także w temacie lekarze dawnego Leszna myślę że właśnie takie no trudno powiedzieć że anegdoty ale w każdym razie te moje spojrzenie przez pryzmat moich dziadków Pozwoliło się Państwu coś nowego dowiedzieć o lekarzach dawnego leśna. Także zamykam temat lekarze dawnego leśna, ponieważ tak się umówiłem z biblioteką, że jak już miałem umówioną tutaj wizytę i to spotkanie z Państwem, to postanowiłem zaprezentować coś, co mnie bardzo teraz zafrapowało w mojej działalności, antykwariusza i regionalisty. Opowiem Państwu o idei stworzenia federacji małych muzeów. E... Istota tego problemu polega na tym, że no, mamy duże muzea mamy e... Wawel, mamy Zamek Królewski, mamy muzea narodowe w każdym większym mieście, ale. E... Jest sytuacja taka, że bardzo często z małych muzeów, z małych kolekcji powstają duże muzea. Zostałem w grudniu 2022 roku zaproszony przez fundację Ari Ari do, na takie sympozjum do Nowej Soli i tam się spotkaliśmy. Było nas tam prawie 50 osób. I każdy z nas reprezentował różne placówki muzealne. Były to normalne, małe muzea okręgowe, rejestrowe. Były to izby pamięci. Były to skanseny, i byli to też kolekcjonerzy, bo y, powiedzmy, y, kolekcja może być w szufladzie, może być w jednym pokoju w bloku, ale można mieć ten tysiąc metrowy hangar i tam też mieć swoją kolekcję, i to nadal będzie, jakby to powiedzieć, takie małe y, muzeum. I tak jak wspomniałem, chcielibyśmy wypracować jakiś, no trudno powiedzieć, że status, ale chcielibyśmy, żebyśmy zostali dostrzeżeni przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. I ja po prostu bardzo się w to zaangażowałem. Tak się złożyło, że fotograf, pani redaktor przyjechali do mnie do Leszna, porobili parę zdjęć, przeprowadzili ze mną wywiad. No, i się okazało, że takich jak ja jest dużo więcej. I właśnie od niedawna jestem posiadaczem takiej wędrownej wystawy, Małe Muzea, gdzie staram się na terenie Leszna, będę też. W okolicach Leszna, gdzie będę prezentował właśnie ideę tych małych yy, muzeów. Yy, muszę powiedzieć, że yy, na bieżąco, jak będę Państwu o tych niektórych małych placówkach opowiadać, będę mówił o moich tutaj, jakby, wrażeniach i spostrzeżeniach, i mam nadzieję, że to Państwa nie będzie nudzić. Dostałem taki tutaj ładny pilot. To jest, jakby to powiedzieć, plakat. Informujący, że, no, wiadomo, jest idea, są sponsorzy, którzy tam na dole. Mnie najbardziej interesuje ten w prawym dolnym rogu, jest Fundacja Ari Ari, ponieważ od niej to się zaczęło, od niej dostałem tą wystawę. Na pierwszym planie mam, no. Kłocko, czyli województwo dolnośląskie. Dodam jeszcze, że ci państwo jakby to powiedzieć, przyjechali do Wielkopolski, byliśmy na Dolnym Śląsku, byliśmy w lubuskim, byli w warmińsko mazurskim także jakby ta lewa strona Polski i, i północ została opracowana. I powiem Państwu tak, nie tak dawno znaczy, parę dni temu w zasadzie nie wiedziałem, że istnieje takie coś jak kod QR. To jest ten znaczek, który tam się znajduje w lewym górnym rogu. Ja już mam na telefonie taką aplikację i specjalnie dzisiaj przyniosłem te oryginalne plansze, jeżeli któraś z tych ofert tych małych muzeów państwa zainteresuje, to można sobie taki kod zeskanować. I jakby to powiedzieć, zanim znajduje się kopalnia wiedzy na temat tego danego miejsca. Tutaj akurat mamy, no, wiadomo, piękne stare rękopisy, piękne stare y, pieczęcie. Ja już wiem, że na pewno y, przy kościołach, przy y, klasztorach są wspaniałe zasoby. Najczęściej jest biblioteka, najczęściej są magazyny, gdzie są przechowywane y, rzeczy byłych zakonników. I tam najczęściej są bardzo ciekawe rzeczy i nie bójmy się powiedzmy nawet czasami wprosić się do takiego miejsca, żeby to obejrzeć. Tutaj mamy wyraźnie, parafia rzymskokatolicka to prowadzi. Czasami nie wiem, czy nie jest to tylko sposób na pozyskanie dodatkowych środków, ale jeżeli te środki są spożytkowane na zabezpieczenie tych zbiorów i na tą prezentację, nie mam nic przeciwko temu. Następnym miejscem jest agroturystyka. Proszę Państwa, no, nie trzeba jechać do Warszawy, nie trzeba jechać do Wrocławia, do dużego hotelu, tylko można jechać do agroturystyki, gdzie można jechać z psem, można jechać z małymi dziećmi. I bardzo często właśnie takim magnesem przy agroturystyka jest Jakaś izba pamięci, jakiś skansen? No, ta fotografia pokazuje, że y, można zobaczyć, jak ludzie kiedyś mieszkali. Y, nie muszą to być zaraz takie szczytne założenia, że musimy wszystko zachować dla przyszłych pokoleń, ale z, jakby taki mieszczuch zobaczył, jak krowa wygląda, jak kury biegają po podwórku, to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Jestem y, przekonany, że ten pan Waldemar Wysocki w, tej, y, w tym warmińsko-mazurskim potrafi wszystko o tej agroturystyce powiedzieć, ponieważ zdarza się tak, że idziemy czasami do dużego muzeum. Piękne gabloty, fajne opisy, no ale pytam się o jakieś dodatkowe szczegóły, to ta pani, która tam siedzi, mówi ja tu tylko pilnuję, ja tego nie wiem. A na pewno taki właściciel agroturystyki potrafi dużo ciekawych rzeczy y, przedstawić. Tutaj mamy ratusz w byczynie, czyli no jeżeli jest izba tradycji na terenie ratusza, no to wiadomo, że musi to być pod auspicjami miasta. Urząd Miejski w byczynie to organizuje i proszę Państwa, no, widzimy wczesno-średniowieczną monetę w bardzo kiepskim stanie, ale proszę Państwa, prezentacja monet nie jest prosta. To jest zdjęcie, które ma przyciągnąć do tego miejsca, a muszę Państwu powiedzieć, że my mamy na przykład tutaj taki znaleziony skarb w Święciechowie, on wiele, wiele lat przelezał w magazynach w Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Później trafił do Kościana, gdzie też nie mieli ani koncepcji, ani pieniędzy, żeby to wyeksponować. I wreszcie trafiło to do niedalekiej Wschowy. Tam jest specjalna izba, gdzie we wspaniały sposób są zaprezentowane właśnie monety, podobne, które wchodzą w skład. Ten cały skarb to był. Gliniany garnuszek niedużej wielkości, który zawierał łącznie podobno koło półtora tysiąca monet, to oczywiście nie wszystkie się, że tak powiem, zachowały, nie wszystkie zostały zabezpieczone, ale można to w wspaniały sposób zobaczyć. I też właśnie podejrzewam, że tam w tej byczynie jest ktoś, kto potrafił to ładnie wyeksponować. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, Izba Historyczna w Aleksandrowie Kujawskim. No, znowu mamy, że organizatorem jest Urząd Miasta i Miejska Biblioteka Publiczna. No nie ukrywam, że jesteśmy w budynku wspaniałej nowoczesnej biblioteki publicznej, ale dzięki zacięciu dyrekcji widzimy tu sporo akcentów z przeszłości. Jest sporo fragmentów starej drukarni, są jakieś starsze meble, mamy wspaniały pokój kompozytora Macieja. Mamy pokój e, Stanisława Grochowiaka, czyli jest to biblioteka imienia Stanisława Grochowiaka. I przecież, e, gdzie to jest powiedziane, że nie można nowoczesności łączyć ze starymi rzeczami? I tutaj też jestem przekonany, że w tamtej e, okolicy warto będąc zobaczyć tą e, izbę historyczną. E, czasami opowiadam o muzeach szkolnych. Muzea szkolne, izby pamięci szkolne no, mają to nieszczęście, że jak długo pracuje nauczyciel, który się zajmuje tą historią i ją organizuje, on pozyskuje, wiadomo, tam nie ma żadnych... Pieniędzy na działalność takiej izby, są to najczęściej darowizny rodziców, uczniów, którzy uczą się w danym momencie. I jeżeli ta tradycja tej Izby pamięci jest, jakby to powiedzieć, kontynuowana przez jakby kolejnych pracowników, jest wszystko fajne. Ale ja jako antykwariusz muszę powiedzieć, niejednokrotnie spotkałem się, że tak długo działała Izba pamięci w szkole, jak dany nauczyciel tam pracował. W momencie, jak poszedł na emeryturę. Izba ulegała rozproszeniu i nie i to zanikało i teraz jest pytanie no dałem kiedyś coś do szkoły gdzie to jest no jeżeli jest izba to nadal to w tej izbie jest proszę zwrócić uwagę tu są bardzo prozaiczne przedmioty jakiś model kościoła maski pegas stary projektor filmowy przecież bardzo często te przedmioty w takich małych muzeach szkolnych są Przedmiotami o niedużej wartości mm, historycznej, ale ta tradycja w tym zawarta, jeżeli będziemy mieli, mówiąc po poznańsku, ryczkę i będzie wiadomo, że tą ryczkę przyniósł pan Kowalski do tego muzeum i ta ryczka przyjechała jeszcze ze wschodu, albo tam powiedzmy była w Westfali, jak pracowali w kopalni, przywieźli to jako mienie tutaj do kraju, to ta historia jest ciekawsza niż ta ryczka. Także ja jestem ogromnym zwolennikiem takich właśnie małych muzeów, ale musi to wszystko oczywiście mieć pewien nadzór, żeby to po prostu gdzieś tam nie zniknęło. Tak patrzyłem trochę na to zdjęcie. Mówię no, co człowiek sobie pomyśli, jak zobaczy ileś takich potków. No jest to skansen dawnych sprzętów w Ambierzycach. Ale muszę przyznać, że ja znam tego e, pana, który to prowadzi. E, powiem wam tak, zgromadził ponad półtora tysiąca potków, zgromadził koło tysiąca młotków, siekier, toporów, e, wideł, e, łopat, szpadli i ten podobnych rzeczy. Gdyby on tego nie uratował, to 90% tego by poszło do huty i by zaniknęło. E, powiem tak, robi wrażenie ściana, na której jest, Tysiąc podków. Podkowy są różne. Są podkowy zużyte, są podkowy nowe, zrobione, są podkowy zaślubinowe, kiedy się kowal robi taką pamiątkową. Podkowy są podkowy dla koni, które chodzą po mieście, gdzie są wkładki gumowe, wkładki sznurkowe, żeby nie robiły hałasu na bruku. Także naprawdę, podkowy mogą być kanwą do bardzo, bardzo ciekawej opowieści. Także tutaj z pełnym szacunkiem, oczywiście teraz już nie spotykam tego pana, bo spotykaliśmy się we Wrocławiu na Gnieźnieńskiej, na takim miejscu, gdzie starociami się we Wrocławiu handlowało. Teraz już tego pana nie spotykam, ale bardzo się ucieszyłem, że zobaczyłem w tej wykazie właśnie tą placówkę tutaj tego pana, bo z tego wynika, że on nadal działa. Kolejna izba pamięci, znowu mamy. Jeżeli jest organizatorem zespół szkół oświatowych, no to jest szansa, że jest tam nauczyciel historii, jest tam ktoś, kto się tym zajmuje, bo powiem Państwu, że znam na przykład takiego nau nauczyciela w kraśniku, który od szkoł, od zespołu szkół e, dostał izbę taką wielkości klasy lekcyjnej, jest tam. Setki wach, setki odważników, setki żelazek, samowarów, ma jedną z największych kolekcji w Polsce miedzianych syfonów, czyli takich starych baniaków, jak, jak dawniej były, które były w restauracjach i w knajpach. I nie wiem, jak długo ten Pan będzie y, oczywiście działał, ale myślę, że na bazie tego jego zbioru mogłoby powstać. Wspaniałe muzeum i myślę, że jeżeli ta współpraca między tym panem Markiem a Muzeum w Kraśniku dobrze y, działa, to bardzo prawdopodobnie, że albo ta izba stanie się wydziałem Muzeum y, Okręgowego w Kraśniku, albo naprawdę będzie miała tutaj ciekawą przyszłość. No tutaj mamy znowu y, Lubień Kujawski. Ja sobie zadałem trud i wszedłem w każdy ten kot, QR, który się tam znajduje. I no nie będę Państwu tych wszystkich szczegółów opowiadał, bo to by było nudne, ale naprawdę proszę zobaczyć, jaka duża gama jest. No to zdjęcie to mnie w ogóle rozbraja. No bo powiem sobie tak: Właściciel Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze, Byto Modrzański i Pusta Hala. Ale może to jest tak specjalnie, żeby zachęcić, bo oni już tam coś poustawiali. No więc wszedłem w ten kod QR i faktycznie tam jest bardzo dużo rzeczy i to jest stary kościół ewangelicki, który jest właśnie w trakcie, e, jakby to powiedzieć, zagospodarowywania, bo e, muszę e, z własnego doświadczenia powiedzieć, no, kolekcjonerzy, e, jedną z ich głównych bolączek jest to, że jest brak miejsca, ponieważ... E, ponieważ e, no y, Zbiory się rozrastają, a, mi, a pomieszczenia nie są z gumy. Oczywiście można y, stół na stół i na to jeszcze jeden stół, ale ja z własnego doświadczenia wiem, że to jest bardzo niebezpieczne. Kiedyś nawet straciłem przytomność, jak mi ten górny stół spadł na głowę. Także y, tutaj też polecam, zielona góra nie jest y, daleko. Y, tam, gdzie są y, tam, gdzie są. Y, Schroniska młodzieżowe, tam, gdzie są schroniska turystyczne, tam, gdzie są po prostu miejsca, tutaj mamy Lądek z no to też nie jest to daleko, i tutaj też widzimy, że dwie panie prowadzą właśnie taki skansen. I jestem przekonany, że pobyt w takiej miejscowości plus Obcowanie z pasją, właściciele, które potrafiły zgromadzić spory zbiór przedmiotów związanych z tamtymi rejonami, bo nie ukrywajmy, że temat nasze małe ojczyzny czyli nasze tutaj pobliskie miejsca są na pewno bardzo interesujące i te panie to wspaniale realizują. Jednym z kolejnych zaskoczeń dla mnie w tym wykazie, ponieważ no, ja nie wiedziałem gdzie ta ekipa pojechała, gdzie ta ekipa trafiła, jest miasto e, Brumow, które jest 30 kilometrów od Wałbrzycha. No, jechać do Wałbrzycha, zwiedzić książ, no, to jest bardzo bliziutko przy obecnych, bardzo dobrych drogach i też wyszukałem, proszę sobie wyobrazić, nieduże miasteczko, 8 tysięcy mieszkańców, e, prawie tysiącletnia historia, bardzo ciekawe. Proszę sobie wyobrazić, jest tam browar, który nieprzerwanie od 700 lat waży piwo. Myślę, że się przez te 700 lat nauczyli to piwo ważyć i myślę, że to piwo jest tam bardzo dobre. I będziemy jeszcze do tego brumowa wracać, ale proszę zobaczyć, no, jeżeli to jest. Biblioteka w klasztorze, a Benedyktyni, y, Franciszkanie y, no to są klasztory, które mają, y, jak to się mówi, wiekowe już tradycje. no Jak widzę taki piękny globus, jak widzę takie piękne książki, to już jestem przekonany, że tam by mi się bardzo y, podobało. Także już na wiosnę mam zaplanowane pojechać. Tylko trzeba uważać, ponieważ jadąc z tego Wałbrzycha do, na teren Czech przekracza się granicę. I trzeba uważać, bo tam jak się wyjedzie za granicę, pomimo, że nie ma granicy, to tam są inni policjanci, tam są inne przepisy i trzeba wiedzieć, ile trzeba mieć kamizelek, jaką trzeba mieć tam winetę na odpowiedniej drodze. Także byłem parę razy w Czechach na, 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 na taki właśnie na pozyskaniu różnych przedmiotów i Chyba na cztery wyjazdy dwa razy skończyło się mandatem, także trzeba uważać. E, bardzo mądrą e, rozwiązaniem jest, jeżeli dana gmina, dana miejscowość wykorzystuje, e, e, jakby to powiedzieć, naturalne zasoby. Ponieważ w takich miejscowościach wypoczynkowych, jak e, Nowa Ruda, bardzo często mieszkają ciekawi ludzie. Malarze, rzeźbiarze, kompozytorzy, y, wynalazcy, y, literaci piszący ciekawe rzeczy. I jeżeli y, jest dom z takimi tradycjami, jest on w pełni umeblowany, I jeżeli y, przy pomocy dobrej woli spadkobierców takiego człowieka i oczywiście gminy, można bez dużego nakładu stworzyć wspaniałe miejsce. Tutaj akurat mamy Muzeum Profesora Józefa Witiga. Jest to naprawdę ciekawe miejsce, i też jak będę sobie planował jakąś trasę, to też bym chciał chętnie to zobaczyć, ponieważ takie miejsce pokazuje nam kompleksowo. Możemy zobaczyć, jak wyglądał jego gabinet, jak wyglądała jego sypialnia, jak wyglądała jego kuchnia, jak wyglądała jego biblioteka. Są to niezmiernie ciekawe rzeczy. Dzisiaj możemy na telefonie. Napisać książkę, wysłać ją w formie pliku do drukarni, i za 3-4 dni dostaniemy gotową książkę. Czyli jest to bardzo prosto, napisać książkę. Ale jest Muzeum Pracownia Poligrafii i Drukarstwa. Drukarstwo, czarna sztuka. Przecież książki drukowane 500-600 lat temu były ogromną wartością. Nakłady były 80-150 sztuk i każda taka stara książka jest ogromną wartością. A tutaj mamy pracownię poligrafii, gdzie możemy zobaczyć, jak powstają dzieła drukarskie. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji. Tutaj na terenie tej biblioteki jest, taka, jest taki kącik, nazwijmy to drukarski, gdzie możemy właśnie zobaczyć, jak takie rzeczy powstawały, a jednocześnie jest pan, który to prowadzi i bardzo dokładnie potrafi to opowiedzieć. Znowu następny skansenik Tomisław. Ja, jak, ktoś, jak ktoś ma hotel, to ma hotel. Jak ktoś ma mały hotel, to się nazywa hotelik. Bardzo mi się podoba to zdrobnienie, ten skansenik, no y, ponieważ jest to w miejscowości Tomisław, więc rozumiem ten drugi człon tej nazwy, ale ja myślę, że tam bym też dużo ciekawych rzeczy zobaczył, bo widzę jakieś, y, jakieś żelazne przedmioty, jakieś wanny, jakieś tutaj stara tarka leży i już tak... Jak to się mówi, oczami wyobraźni wiem, co tam w środku będzie i to też jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Kolejna izba pamięci przy szkole podstawowej, no tu też y, jest pokazany jakiś y, powiedzmy y, może y, kronika szkoły. To są bardzo ciekawe rzeczy y, w czasach niemieckich. Y, y, kiedy byliśmy pod zaborami, kronika była pisana w języku niemieckim, później przychodzi niepodległość, zaczyna być wpis w języku polskim. Przychodzi Druga Wojna Światowa, znowu mamy parę lat wpisów w języku niemieckim, jeżeli oczywiście szkoła funkcjonowała w tym czasie, także też można w takie małe, alubuskie to naprawdę nie jest daleko, można coś ciekawego zobaczyć. E, jednym z organizatorów tego sympozjum, na którym byłem e, w Nowej Soli, był właśnie pan e, e, Marek e, Grzelka. E, bardzo mi się podoba to jego przedstawienie, ponieważ to jest kolekcjoner, archiwista, społecznik, edukator w Nowej Soli. No, powiem szczerze. Podoba mi się ta nazwa edukator, ponieważ od paru dni chodzę po szkołach w leśnie i opowiadam właśnie o tej małej wystawie i całkiem mi się ta robota edukatora e, podoba. Zresztą w ogóle e, e, moja żona się śmieje, że mam zacięcie e, dydaktyczne, ale myślę, że to jest związane z tym, że moja mama była nauczycielką. E, uczyła bardzo niszowego języka, bo uczyła języka Esperanto, ale w każdym razie dzięki temu Esperanto poznała cały świat, zwiedziła e, w zasadzie całą Europę nawet była w Ameryce Południowej, także nawet taki niszowy język Esperanto, aż w ogóle w czasach, kiedy byliśmy krajem. Socjalistycznym, w takim weselszym, jakby to powiedzieć, baraku, jeżeli chodzi o cały nasz obóz, to dzięki takiemu Esperanto wielu ludzi się poznało. Także tu też właśnie pan Marek Żelka był jednym z inicjatorów właśnie tej powstania, tych federacji małych muzeów, i tutaj jest też jego. Tutaj jak widzimy, to jego zdjęcie przedstawia, on się zajmuje od wielu, wielu lat, robią, e, e, jakby powiedzieć, e, wskrzeszają do życia stary ewangelicki Cmentarz, ponieważ te cmentarze przez wiele, wiele lat były zaniedbane, były źródłem pozyskiwania gruzu i, i powiedzmy różnych materiałów budowlanych, a właśnie płyty stare, stare pomniki są naprawdę wspaniałymi świadkami przeszłości. Nie ukrywam, że mam dwie prywatne pasje, jeżeli nie chodzi o e, prowadzenie antykwariatu i prowadzenie galerii, jestem miłośnikiem starych zegarów. Stare zegary interesują mnie Naprawdę, stare, czyli takie, które nie zostały zrobione przez fabrykę, bardzo polecam. Muzeum Ziemi Kłodzkiej od wielu wielu, jad... od wielu, wielu lat posiada wspaniałą ekspozycję starych zegarów. To są akurat tak zwane chodziki urzędowe. Niektóre z nich mają, for... mają też funkcję budzenia, ale najczęściej były to te zegary, które były w urzędach, w szkołach, w placówkach oświatowych, które informowały... E... O upływie czasu. No dzisiaj, oczywiście, wszystko mamy na baterie i tego, jakby to powiedzieć, nie słychać, jak ten zegar chodzi. Ale naprawdę te zegary potrafią śpiewać tym swoim tiktakiem. I polecam, jak będziecie kiedyś w Kłocku. Wspaniałe muzeum. Ja w nim byłem. Mam parę katalogów z wystaw, które tam były robione. Naprawdę niezmiernie ciekawa rzecz. Kolejna izba Muzealna Ziemi Oławskiej. No, widzimy mamy Grotków, mamy brzeg, mamy yy, Och, Ochlub, mamy tutaj różne miejscowości Strzelin. No, proszę zobaczyć, taka stara mapa, ja bardzo często będąc gdzieś yy, na jakichś giełdach staroci, jeżeli widzę starą mapę, to zawsze patrzę, czy jest leśna albo czy, czy jak jest bardzo stara mapa, to jeszcze leśna nie ma, a Święciechowa jest, no, to jest dziwne, no, ale tak czasami yy, bywa. Yy, powiem Państwu, że to są niezwykłe, Niemniej rzeczy y, ciekawe, i tutaj właśnie Biblioteka Publiczna w Oławie znowu stanęła na wysokości zadania i gromadzi te przedmioty. Y, znam gościa, chodzi po giełda staroci, siekiery, piły, zbiera piły spalinowe, znaczniki do drewna. Jak już jest ścięty pień, to trzeba ten znacznik, y, y, że tak powiem, y, y, zrobić. No to właśnie też jest tutaj bardzo ciekawe i też no. Słuchajcie, dzisiaj to wpadają maszyny do lasu i robią porządek, a dawniej to wszystko zrobili ludzie. Bardzo mi się też podoba właściciel tej izby, proszę przeczytać: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Strocki w Inowrocławiu Leśna Baza Łącko. Czyli już wiem, że tam. Po prostu są na pewno, y, przyjeżdżają zielone y, szkoły, y, przyjeżdżają dzieci, poznają, co się dzieje w lesie, y, mogą świeżym powietrzem pooddychać i zawsze przyklaskuję takim inicjatywom. Bardzo często w swoich opowieściach mówię, że dla mnie takim wzorcowym przykładem fajnego muzeum jest Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu na Starym Rynku. Wspaniałe muzeum. I nie każdy ma świadomość, że te wszystkie prawie eksponaty, które tam były, były kiedyś prywatną własnością. Własnością kupca zbożowego, pana Szulca, Poznaniaka. I to był kupiec zbożowy, który nie handlował zbożem na worki. Ten człowiek handlował statkami, barkami zboża. Oczywiście z Wielkopolski, która zawsze żywiła i broniła czyli byliśmy z pichlerzem potrafił. Na tym handlu zrobić pieniądze i tych pieniędzy nie przepuścił, tylko po prostu kupował fortepiany, skrzypce, stare trąby, stare bębny i powstało wspaniałe muzeum. Ten wstęp e, służy ku temu, żeby powiedzieć, że znam tego pana Wojciecha Jachimowicza, który ma taki prywatny dworek e, w miejscowości Szyba i on też posiada takie muzeum domowe instrumentów muzycznych i naprawdę e, przecież. E, Dzisiaj dla wielu młodych ludzi, ja akurat mam wnuka, który uczy się na czymś grać, ale powiem, że mam takie wrażenie, że coraz mniej jest młodych ludzi, którzy chcą na czymś grać. A przecież ja jako regionalista, jako zajmujący się przeszłością, wiem, że kiedyś w każdym domu było pianino, była fizharmonia, były skrzypce, były flety, szkoły nie można było skończyć, jak się nie umiało grać na instrumencie. A Dzisiaj nie ukrywam. No, ja nie potrafię grać na instrumencie żadnym, ale to dlatego, że jestem ten drugi. Mój starszy brat mój starszy brat przeszedł to wszystko, musiał na skrzypcach grać i tak dalej. A mnie już, jakby to powiedzieć, rodzice do tego nie zmusili, ale chyba żałuję, bo fajnie jest, jak czasami gdzieś się spotykam przychodzi człowiek, który, że tak powiem, nawet no, bym go nie podejrzewał, siada, gra na pianinie albo siada do akordeonu i, i pięknie gra. Także naprawdę warto rozwijać, jeżeli jest jakakolwiek. Zdolność. Kolejny mój znajomy. Powiem tak, znam faceta co najmniej 15 lat. Zmarznięty, chodzi w po tych giełdach, siatkę ma i pokazuje. Janusz, zobacz, jaki fajny młotek kupiłem, jakie fajne kombinerki kupiłem. Parę lat temu zaprosił nas na otwarcie swojego muzeum. Szczena mi opadła. Pojechaliśmy 200 km do Gorzowa Wielkopolskiego. I powiem Państwu, półtora tysiąca narzędzi, wszystko wyeksponowane na takich starych ramach okiennych, na takich starych drzwiach, wszystko wspaniale opisane. On się bardzo cieszył, że ja przyjechałem, ale już później był mniej zadowolony, ponieważ ja się starymi narzędziami zajmuję od wielu, wielu lat. I musiał po mojej wizycie ponad 20 nazw i zastosowań różnych narzędzi zmienić w swoich opisach, bo ja go wyprostowałem. Ponieważ raz, że interesuję się starymi narzędziami, a przy tym mój dziadek był kupcem branży żelaźnianej i mam stare katalogi, ja wiem do czego te niektóre narzędzia, których już nigdzie nie spotykamy, do czego służą. I to też polecam, wspaniałe miejsce. Tutaj znowu małe muzeum. Jak widzę tka, e, e, pleciony stary ul, to już wiem, że tam też wszystko, ta pani Bożena na pewno wszystko umie powiedzieć o każdym eksponacie swojego tego. Tu jest też muzeum, pamiątek Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej. No, może to jest no, prozaicznie, bo to jest moje dzieciństwo, moja młodość, ale przecież... Doroślejemy, a te rzeczy, jakby to powiedzieć, wyszły z użycia. Ten gość ma tam pół samolotu, pół helikoptera, kawał czołgu. No, naprawdę nieprzeciętny gość. I warto takich ludzi, że tak powiem, odwiedzać, bo są to ciekawe rzeczy, a no, nie ukrywajmy, że te rzeczy. W momencie, jak całe szczęście y, armia y, radziecka wyjechała z naszego kraju, to nie wszystko ze sobą wzięli i sporo tego u nas jeszcze zostało. Hmm. Tu akurat ci państwo Łukaszewiczowie, w tym y, miejscowości y, Kowal, to jest to ciekawe, że tu też y, y, nie mogłem się doszukać. To wygląda na jakiś stary młyn. Może jakaś stara piekarnia, może stara gorzelnia, może stara mleczarnia, ale tego typu pomieszczenia bardzo często właśnie są dobre do zagospodarowania. One nie zawsze spełniają warunki, tak jak tutaj mamy bibliotekę, podjazd jest dla niepełnosprawnych, ale na pewno warto coś takiego obejrzeć i też polecam ciekawe miejsca. Tutaj kolejny znowu: Muzeum Regionalne w Suszu. Znowu właściciel jest Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze, to ja już wiem. Jak jest historyczno-badawcze, to pod tym płaszczykiem można chodzić z wykrywaczem. Także to też na pewno są tam i, piękne eksponaty. A jak widzę taką cegłę, taki budynek, to już też wiem, że się bym tam dobrze y, czuł. Kolejny przykład tego y, czeskiego y, brumowa, bo proszę zwrócić uwagę: mamy w okolicy leśna parę bardzo ciekawych drewnianych kościołów. Możemy jechać do świdnicy, możemy jechać do Jawora, ale y, 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 co muszę przyznać, znając rynek e, e, czeski, ja nie wiem jak to się stało, ale oni jakby potrafili troszeczkę więcej zachować tej przeszłości do dzisiejszych czasów. E, u nas to jest tak bardzo często, że jakiś budynek, jak to się no, może przykładem, być nawet nasze słynne młyny leszczyńskie, wpierw go doprowadzono do kompletnej ruiny, wypatroszono ze wszystkiego, co żelazne, a teraz, jakby to powiedzieć, z powrotem odzyskuje swoją, swój blask. Ale nie ukrywajmy, że tutaj też y, bardzo ciekawe to są takie epitafia, gdzie też są zgromadzone drewniany kościół, na pewno jak e, e, pojadę do tego brumowa, nakręcę na ten film y, na o tym film i będzie go można y, obejrzeć. Znowu no tutaj mamy znowu Muzeum o no wiadomo, jak jest zbroja rycerza, jak tam widzę jakieś łuki, takie, jeżeli chodzi o wnętrza, to wiem, że to jest też już dobre, dobre miejsce zagospodarowane. I ja nie mam nic przeciwko temu, że oni się chcą przyłączyć do tej federacji, bo dzięki temu możemy poznać takie miejsca. Znowu tutaj mnie śmieszy trochę ta nazwa, no bo ja prowadzę antykwariat. E, 1001 drobiazgów, mam galerię 1001 drobiazgów, no ale jeżeli ktoś się nazywa Centrum Interpretacji Dziedzictwa, no tak, no to tak się zastanawiam, no można oczywiście to dziedzictwo interpretować, ale po prostu najważniejsze, żeby to dziedzictwo zachować dla przyszłych pokoleń, tak jak mówiła księżna Izabela Czartoryska, czyli zachować przeszłość dla przyszłości. Ale no nie ukrywam, organizator Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa, no fajnie to brzmi, jeżeli dzięki temu można zdobyć jakąś dodatkową kasę, niech to tak y, będzie. Prozaiczna rzecz, znowu salka muzealna. Zwykły, vintage'owy z lat 60 -tych, 70 -tych, zegar i album z fotografiami. Ale ja potrafię sobie wyobrazić, spojrzałem na ten kod QR, tam jest dużo więcej ciekawych rzeczy, ale to jest... Wspaniale y, zrobiona fotografia, ponieważ no, nie ukrywajmy, że dzisiaj y, część y, m, młodych ludzi nie jest zainteresowanych starymi rzeczami. Oni chcą mieć takie rzeczy, jakie miała babcia. No. Dla mnie te rzeczy nie są stare i stąd się zrodził ten cały e, ród, e, ten cały taki ruch, ten vintage'owy, czyli tych wszystkich lat 50., -tych, 60.. -tych. Ja tego nie za bardzo ogarniam, ale jestem w dobrej sytuacji, ponieważ współpracuje ze mną syn i ja powiedziałem, że mnie interesują rzeczy do 1945. A tymi młodszymi to ty się zajmuj i przynajmniej ja nie mam e, problemu. E, powiem tak: jak jestem w szkołach, to się pytam, kto był w kopalni w Wieliczce? No, i to jest jeden, jedyny raz, kiedy trochę rąk się podniesie do góry. Bo, proszę Państwa, wspaniały pomysł to jest wykorzystać wspaniałe miejsce, jakim jest stara kopalnia, i pokazać, jak ludzie w kopalni pracowali. No, mamy dzisiaj ekologię, mamy źródła odnawialne. No, nie ukrywajmy, że węgiel nie, nie bierze się z piwnicy czy z szopki, tylko węgiel się bierze z kopalni. I tutaj możemy zobaczyć, w jakim trudzie ci ludzie ten węgiel pozyskiwali. Piękne, bym powiedział, sztandarowe zdjęcie. Wagi kuchenne, młynki, e, e, roboty kuchenne, e, ręczne na korbkę, ale naprawdę Kożuchów e, e, jest ciekawe i za chwilę ktoś powie, a taki mam, taki mam, taki mam i właśnie o to chodzi, że nie mamy mówić tylko o przedmiotach, które, które powiedzmy e, e, mają paręset lat, tylko y, ja kiedyś wspólnie z Muzeum w Śremie robiłem taką wystawę, wyszło z użycia za naszego życia. I bardzo dużo jest takich przedmiotów. Przecież dzisiaj dzieci nie wiedzą, co to jest telefon stacjonarny, a magnetofon wygląda jak pojazd kosmiczny, mówię o szpulowym magnetofonie. Nie? Także te rzeczy, że tak powiem, ta przeszłość nie musi być taka odległa. Znowu mamy małe muzeum ludowe, też bym się na pewno z tym kobietem, z tym człowiekiem zgodził. Powiem tak, znajomy był w tym muzeum, to są takie e, osobne domki, i każdy domek jakby pokazuje e, inny zawód, czyli jest kowal, jest kacz, jest, jest, jest tam e, bartnik i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, warto jechać to obejrzeć, ponieważ ten mój znajomy właśnie mi opowiadał, że rozmawiał z synem tego pana, który to tego, z tym Marianem Kowalskim i ten. Syn powiedział, jak tata oczy zamknie, to ja z pychem te wszystkie chałupy zgarnę i tu są piękne działki na sprzedaż i nie będzie tego z kansenu. Także, także nie będzie tego. Także, także warto jechać zobaczyć, póki ten Pan jeszcze to y, prowadzi. Znowu mamy y, tu jest znowu ten Brumow. No, bardzo mi się to podoba, y, bo to też wygląda, że jest jakiś w starych wnętrzach pałacowych, czyli pokazane są stare wnętrza, może nie są tak pięknie wymuskane. Może nie są pięknie wymalowane, ale ta forma tych gablot to prezentacja. Także tak, jak powiedziałem, jak zobaczę, to Wam e, dokładnie opowiem to w jakimś moim filmie. O, koniec prezentacji. Ostatnia Galeria 1001 Drobiazgów moja galeria, która w tym roku ma 20 lat działalności. Powiem tak, nie byłem zachwycony tym zdjęciem, ponieważ w realu tam całkiem inaczej wygląda. Ta, ta, ta grafika ta grafika zrobiona na czerwono nie za bardzo mi się podoba, ale z drugiej strony, no, taka jest wizja e, plastyka, który opracował te planszę i ja się z tym e, nie będę e, kłócił. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że wysłuchaliście moich, jakby to powiedzieć, dwóch. Całkiem różnych e, e, prelekcji. E, zależało mi o tym, żeby się tu znaleźć, więc opowiedziałem Państwu o e, lekarzach dawnego leszta. Ale bardziej mi zależało, żeby pokazać Państwu tą małą, wędrowną wystawę, ponieważ e, to dzisiejsze nasze spotkanie jest rejestrowane, będzie przetłumaczone na język migowy i będzie sobie w internecie śmigać i może to zachęci. E, jeszcze więcej osób, żeby te miejsca obejrzeć. Dodam tylko jeszcze, jako tylko specjalnie właśnie przywiosłem te wszystkie plansze tutaj, bo tu łatwiej jest z oryginału zeskanować sobie taki kod QR. Bo ja się nie wzbraniam nowoczesności. No jest to naprawdę ciekawa rzecz, że dzięki takim znaczkom piktograficznym można się coś ciekawego dowiedzieć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.